szybko rozegranie. Kacper Duda posłał piłkę na piątym metrze. Zgrany wybiegł gol! Gol! Jeden do zera w pierwszej minucie! Wisła Kraków! Szymon Słupczak! Dzień dobry Państwu. Półfinał Pucharu Polski Wisła, Kraków, Piast, Gliwice. Mocy dzisiaj na pewno przy Reymonta nie zabraknie. Nazywam się Maciej Skucha, ze mną jest dzisiaj Tomasz Pacholski. Witam Cię serdecznie. Witam serdecznie. Jakiego meczu się dzisiaj spodziewasz? No spodziewam się raczej takiego wyrównanego spotkania. Myślę, że nawet Piast może być tą stroną bardziej, która będzie tempo gry dyktowała. Miejmy nadzieję, że jednak Wisła będzie w stanie temu sprostać. Wielkie święto na trybunach, półfinał, wielkie wydarzenie, więc nieważne jak, ale ważne, żeby awansować, to się zdecydowanie liczy. No i liczymy też na wielkie emocje. Ja jestem przekonany, że będzie dzisiaj dobrze. Ja też mam takie przekonanie, też mi się tak wydaje. Typuję 2-2, rzuty karne i awans Białej Gwiazdy po właśnie serii 11. Jakie są Twoje typy? Ja myślę, że będzie 1-1. Pierwszą bramkę coś czuję, że zdobędzie Piast po rzucie karnym, czyli Dziczek, a później Sobczak wyrówna i będzie dogrywka, a w tej dogrywce uda się zwyciężyć 2-1 i ponownie bohaterem będzie Sobczak. Duda posłał piłkę na piątym metrze. Zgrany wybieg i gol! Gol! 1-0 w pierwszej minucie! Wisła Kraków! Szymon Słupczak! Wisła Kraków obejmuje prowadzenie kapitalnie! Rozegrany rzut rożny! Mamy 1-0! Goku, słuchajcie, dzisiaj jest tragiczny. Każde podanie równa się stratą.
No to słuchajcie, po pierwszej połowie mamy sukces, ponieważ Wisła Kraków wygrywa 2-0. Po naprawdę taki czas, by jasno powiedzieć, przekonującej grze. No i generalnie bardzo mi się to podoba. Nawet słuchajcie, to co jest najlepsze, nawet Alvaro, czyli Łukasz Psuj, jak ja go kiedyś nazwałem, ale dzisiaj strzelił piękną bramkę i generalnie gra bardzo dobre 40 minut, więc jego bym tutaj wyszczególnił. Myślę, że cały zespół zasługuje. No oczywiście są pojedyncze przypadki, tak, Bartek Jaro, który jest dosyć niepewny, że no i Goku, tak, no to są takie słabe punkty Białej Gwiazdy. Ale trzeba powiedzieć sobie, że wygląda to dobrze, Wisła zmierza na budowę, co jest najważniejsze i naprawdę bardzo dobrze to wygląda. Wisła faktycznie chce zagrać ten narodowym i to po prostu widać od pierwszych minut tego spotkania. Jakbyśmy tak zagrali w Głogowie, to może byłoby lepszy wynik w lidze, ale przynajmniej w Pucharze Polskim jest fajnie, także z tego jak najbardziej się cieszymy. Będzie na pewno trzecia bramka dla Wisły Kraków, obiecuję. Ale mam nadzieję, że tak się ten mecz zakończy, albo wyżej dla Wisły Kraków. Co to były za emocje dzisiaj przy remonta? Wisła Kraków zagra na Stadionie Narodowym. Wisła Kraków wybiera się do Warszawy na meczu Puchar Polski. Nie mam słów do tego, co wydarzyło się dzisiaj przy remonta. Może ty coś powiesz? Brakuje mi słów, szczerze powiedziawszy, po tym spotkaniu. Coś niesamowitego, co Wisła zrobiła. W tej drugiej połowie były takie momenty niepewności. Zdecydowanie w tej końcówce troszeczkę drżeliśmy o ten wynik, ale udało się. Nieważne w jakim stylu, najważniejsze, że ten finał jest osiągnięty przy 33 tysiącach kibiców. Będzie to na pewno też frekwencja na spotkanie z motorem. Jestem o tym zdecydowanie przekonany i napędzi też kibiców na resztę sezonu pierwszej ligi. A sam mecz sobie. Wisła rozegrała dobrą pierwszą połowę, w drugiej były momenty nerwowe, ale jesteśmy w finale i tylko to się liczy. Na analizę tego meczu przyjdzie czas. Na razie najważniejsze jest to, że mamy awans. O taki kolejny awans będziemy walczyli w pierwszej lidze. No i powalczymy o Puchar Polski na Stadionie Narodowym już 2 maja.